I witajcie ponownie na kanale BookBee. Skoro opowiedziałam Wam o najlepszych książkach 2017 roku, to oczywiście nie może zabraknąć filmiku związanego z tymi najgorszymi książkami, które udało mi się przeczytać w 2017, a właściwie nie przeczytać, a wymęczyć, bo to jest najlepsze tego określenie. Bo jeżeli książka się podoba, to ja ją czytam, a jeżeli mi się nie podoba, to jednak ją męczę. No i z łatwością, niesamowitą łatwością udało mi się wybrać 5 książek, które mnie zawiodły, rozczarowały i zdenerwowały. I nadal nie mogę uwierzyć, że ta książka, która jest na pierwszym miejscu, jest tak źle napisana i jest tak ogromnym rozczarowaniem, że trudno mi w to uwierzyć. Ale za chwilę się przekonacie, co to za książka na pierwszym miejscu. Ale zanim dojdziemy do pierwszego miejsca, oczywiście zacznijmy od piątego. Na piątym miejscu znajduje się Za rękę z Koreańczykiem Anny Sawińskiej. Jest to zbiór wywiadów, z których dowiadujemy się o tym, jak żyje się z osobą, która jest obywatelstwa koreańskiego, z Korei Południowej. No i tutaj są zarówno panie, które opowiadają, jakich mają mężów Koreańczyków, ale też mamy tutaj jedną osobę homoseksualną i też osobę, która, mężczyznę, który miał żonę Koreankę. I dlaczego ta książka jest jedną z najgorszych 2017, bo przecież ja kocham Azję, kocham K-pop, kocham Koreę Południową i tak dalej, więc ta książka powinna być idealna dla mnie, ale tak się nie stało, dlatego że gdy czytałam tę książkę, te wywiady, to tak nie czułam nic ciekawego, że odnajduję wszystko, co w niej było zawarte już kiedyś wcześniej czytałam czy oglądałam na jakichś vlogach i pokrywało się w 100% z tym, co znajdowało się w tej książce, więc dla mnie to była powtórka z rozrywki. Do tego nie czułam takiej pozytywnej energii od autorki, tylko takie bardzo schematyczne, zaściankowe i zamknięte pytania i też nie było nic takiego ciekawego, co mogłabym w tej książce odnaleźć, więc niestety, ale Za rękę z Koreańczykiem nie jest książką dla mnie. Gdybym przeczytała tę książkę, zanim zainteresowałam się kulturą Korei Południowej, to podejrzewam, że mogłaby mi się spodobać, bo wtedy bym odkrywała nowe rzeczy, ale tak, ta książka mnie nudziła. No i była nieciekawa i była to powtórka z rozrywki, dlatego też ta książka znalazła się na tej liście. Czwarte miejsce zajmuje 1000 pocałunków Tilly Cole. Była to książka, która mi się mega nie podobała i bardzo przypominała mi ona Promyczka, który też mi się nie podobał, ale to wiecie o tym z filmiku recenzenckiego, bo robiłam recenzję tej książki, którą czytałam w formie elektronicznej i też mówiłam o tej książce w najgorszych książkach 2016 roku. Więc tak. Jeżeli chodzi o 1000 pocałunków, to byłam ogromnie rozczarowana tą książką, dlatego że Tilly Cole książki już dwie czytałam, a było to Rip i Race i te książki były fantastyczne. Może nie była to najwyższych lotów literatura, ale czytało się je fenomenalnie i bazowały one na klasykach literatury angielskiej, a to 1000 pocałunków to było jakieś nieporozumienie. I w tej książce mieliśmy Poppy, która dostaje od swojej umierającej babci słoik, który ma wypełnić wspomnieniami związanymi z 1000 pocałunków. Jak o tym dowiaduje się Rune, czyli chłopak, który w swoim dzieciństwie przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i pierwszą dziewczyną, jaką poznaje, jest Poppy, jest taka fajna szczenięca miłość, no to on postanawia, że ona te wspomnienia o pocałunkach będzie z nim gromadzić, bo on się w niej od dawna podkochuje, więc to jest idealna okazja do tego, aby podbić do dziewczyny i powiedzieć, to ja będę tym, który wypełni ci ten słoik, jakkolwiek to brzmi. No ale tak, historia na początku mi się podobała, bo to było takie urocze, tak szczenięce miłość i to było takie fajne, ale później to była po prostu jakaś masakra i to była nieudana kopia Promyczka. Promyczka, który i tak był dla mnie słabą książką, ale Poppy była bardzo podobna do Kate i nie, ta książka mi się nie podoba, ale o tym wiecie z filmiku, bo też na kanale jest recenzja tej książki, więc tak.
No i postać Runa to była po prostu jakaś masakra. Ten człowiek to powinien się leczyć psychicznie i momentami mam wrażenie, że tak jak w dystopii Delirium miłość jest odbierana jako choroba psychiczna, tak w jego przypadku to było. To była choroba psychiczna, a nie miłość. Więc no to mi się nie podobało. A na drugim miejscu jest drugi tom z serii After, czyli Już nie wiem, kim jestem bez ciebie, Anny Todd. No i tutaj to jest po prostu zerżnięte od E.L. James, od 50 twarzy Greya, tak masakrycznie, że to jest po prostu wow. Ten drugi tom to po prostu był drugi tom ciemniejszej strony Greya, tylko w wersji dla nastolatek i tak jak w miarę pierwszy tam mi się podobał i to było dla mnie takie taka przyjemna lektura, chociaż w pewnym momencie denerwowały mnie te kłótnie pomiędzy głównymi bohaterami, tak tutaj drugiego tomu no praktycznie bym nie wyrobiła, gdybym się nie zmotywowała do tego, żeby skończyć tę książkę i jak już coś zacznę, to tak kończyć po prostu. Drugi tom był masakryczny, po prostu brak mi słów, tak źle to było napisane. Ta książka wlekła się jak flaki z olejem. Główna bohaterka Tessa i te jej rozmyślania, to jak mówi sobie, że nigdy więcej z Hardinem nie chce mieć nic do czynienia, a jednak przy pierwszej lepszej okazji do niego wraca, no to masakra. Hardin jako bohater nic nie miał w sobie ciekawego i zaczął mnie tak denerwować już to, co mi się w nim w miarę podobało w pierwszym tomie, to już mnie zaczęło męczyć w drugim i to po prostu, ja nie wierzę, jak te książki są grube i tam się nic nie dzieje poza tym, że Tessa i Hardin się kłócą, godzą się, też są tutaj elementy erotyczne, które są takie takie nic specjalnego, ani to ładnie opisane, ani tak jakoś super tragicznie, po prostu tak nic ciekawego, nic po prostu. No ale o tej książce też chcę już zapomnieć i nie chcę więcej wracać do serii After. Chyba że coś mi odbija i balę się w łeb za bardzo, czy coś w tym stylu. Chyba będę musiała przeżyć jakiś wypadek, żeby sięgnąć po kolejne tomy, bo nie wiem, co bym musiała mnie do tego zmusić. Chyba że przeczytam wszystkie książki na świecie i wtedy dopiero sięgnę po to. Skoro już napomknęłam o ciemniejszej stronie Greya i E.L. James, no to tak, ta książka również znajduje się na mojej liście, bo nie wiem dlaczego, co mną kierowało, ale stwierdziłam, a wiem, Złe książki Pawła Opydo. Przez ten filmik zaczęłam też czytać ciemniejszą stronę Greya, czyli drugi tom z serii 50 odcieni, kontynuację 50 twarzy Greya. I to był błąd. To był ogromny błąd. Ja tej książki, za tą książkę w ogóle nie powinnam się zabierać. Ja w ogóle nie powinnam jej nawet kupować, ale stwierdziłam, że skoro mam pierwszy tom i wszyscy tak się nim zachwycają, to na pewno mi też się to spodoba, więc kupię 3 części. Na szczęście zakończyłam kupowanie tych książek na 2 i gdyby ktoś chciał je odkupić ode mnie, to z chęcią sprzedam. Naprawdę. Jeżeli chodzi o ciemniejszą stronę Greya, kontynuację historii Anastazji i Christiana, którzy tak jak w pierwszym tomie After pokłócili się Tessa i Hardin, właściwie nie pokłócili, ale rozstali się Tessa i Hardin, tak w pierwszym tomie też Anastazja i Christian się rozstali i w drugim tomie się zeszli. No tak jak powiedziałam wcześniej, że After kopiuje od ciemniejszej strony Greya i ciemniejsza strona Greya była nawet jeszcze gorsza niż 50 twarzy Greya i naprawdę ciężko było mi w to uwierzyć, że to będzie jeszcze gorsze niż pierwszy tam, ale drugi tam był... Nie, to było tak złe, że po prostu jakaś masakra. Ja już nie mówię tutaj o języku, ale takim logicznym toku fabuły, to, że ten kryminał został tutaj wzięty, jakaś dawna ex Christiana postanawia zabić Anastazję, to jest już porąbane, ale nie mogę dalej tego przeżyć. Już wam kiedyś o tym mówiłam, ale
jak osoba, która zajmująca się książkami, czytająca książki, pracująca dla wydawnictwa, nie wie, co to jest Kindle. Nie mogę tego przeżyć, wybaczcie mi, ale nie mogę. Tak, nie mogę. To tak jak ja bym prowadziła kanał booktube'owy i nie wiedziałabym, co to jest kamera. Nie, ja nie wiem. Dobra, koniec na temat tej książki i powiem wam jeszcze, że oglądałam film na podstawie ciemniejszej strony gry ja i to też nie było dobre, ale już było lepsze niż książka, bo książka była zdecydowanie gorsza i bardziej mnie bolało to, że ona jest tak zła i tak, och Boże. Dobra, ale naprawdę już koniec na temat tej książki. I gdyby nie to, że ta książka, która jest na pierwszym miejscu, była dla mnie mega rozczarowaniem i zawiedzeniem się na twórczości jednego z moich ulubionych polskich autorów, to ciemniejsza strona Greya by była na pierwszym miejscu. Ale gdy przeczytałam Czarną Madonnę Remigiusza Mroza, to niestety, ale z bólem serca, ja czytałam ją z bólem serca, tak, ja prawie zawału dostałam, jak ją czytałam, bo ona była tak źle napisana, źle skonstruowana ta fabuła. To był tak naprawdę debiut autora, jeżeli chodzi o thriller religijny. No i przez to, że mamy tutaj kontrowersyjną okładkę, bo mamy Madonnę na okładce i wiadomo, że Polska to za bardzo nie lubi tego, że są takie akcenty religijne w literaturze, że jest jakaś profanacja czy coś w tym stylu, no to przez tą okładkę i przez to, że główny bohater był kiedyś księdzem i postanowił odejść z duchowieństwa dla kobiety, no to tak naprawdę nic kontrowersyjnego w tej książce nie ma i słuchając recenzji na temat Czarnej Madonny, czytając jakichś postów na Instagramie czy blogach, no to spodziewałam się, że ta książka również mi przypadnie do gustu i że będę się nią zachwycać tak jak innymi książkami Remigiusza Mroza, ale nie. To był dla mnie horror, czytając tę książkę. Ta książka miała mieć właśnie takie zabawienie horrorowe, thriller, a jednak miałam dobrą komedię. Tak, obawiłam się i żałowałam, że kupiłam tę książkę, bo spodziewałam się po niej czegoś więcej, a dostałam literaturę naprawdę niskich lotów i jak na pana Remigiusza Mroza, to nie jest jego poziom. Czułam, jakby ktoś inny to pisał, jakby to nie był on. Rozumiem, że pan Remigiusz Mroz chce poszerzać horyzonty literackie, pisać inne gatunki, ale no ta książka mu ewidentnie nie wyszła i tak mega się denerwowałam przy jej czytaniu i co chwilę się facepalmowałam i ciągle powtarzałam, no nie mogę w to uwierzyć, jakie to jest złe i męczyłam niesamowicie tę książkę, więc no przykro mi, bardzo mi przykro, bo nie sądziłam, że kiedykolwiek zawiodę się na twórczości pana Remigiusza Mroza, a jednak ta książka mi się w ogóle nie podobała, dlatego że kontrowersji, na którą czekałam, nie otrzymałam. Ten wątek religijny też mi nie przypadł do gustu i był tak oklepany. Sceny związane z opętaniem były po prostu tak śmiesznie opisane, że no moja wyobraźnia tego nie przetrafiła i po prostu widziałam bardzo śmieszne motywy tutaj i zamiast bać się, to ja się po prostu śmiałam podczas tych opisów. Więc tak jak nie zapewniali mi, że będę miała koszmary po przeczytaniu tej książki, to tak, miałam koszmary, tylko że nie ze względu na to, jakie to były wydarzenia, tylko że ze względu na to, że czytam tę książkę. A ja naprawdę uwielbiam, jak śnią mi się koszmary, więc przykro mi. Boli mnie serce, naprawdę boli mnie serce, że tak zawiodłam się na twórczości pana Remigiusza Mroza. No i też tak na razie odeszła mi chęć na czytanie jego innych książek, chociaż chciałabym przeczytać Wotum Nieufności, chciałabym przeczytać Behawiorystę i inne książki, ale boję się, że znów się zawiodę i no ale jak nie spróbuję, to się nigdy nie dowiem. Ale naprawdę zawiodłam się tą książką, bo uwielbiam motywy religijne w literaturze.
No i też początkowo myślałam, że to będzie coś w stylu kodu Leonardo da Vinci, że też będzie tak fajnie zrobione, tak ładnie opisane, tak historycznie umiejscowione, ale nie, a zakończenie to już była kompletna porażka, więc masakra. Wyżyłam się w końcu emocjonalnie, jeżeli chodzi o te najgorsze książki 2018 roku i w końcu mogę o nich zapomnieć. Chociaż wiecie, co jest najgorsze, że z tymi najgorszymi książkami to one najbardziej zapadają w pamięć i te, które były fajne, czasami mi uciekną, a będę pamiętać takie gnioty. Więc to mnie boli, ale mam nadzieję, że w 2018 roku jednak, nie no, już jednego gniota mam za sobą, więc szkoda. Ale mam nadzieję, że tych gniotów będzie mniej i będę czytać więcej treściwej i pozytywnie nakręcającej literatury i takiej, która będzie miała naprawdę świetne opisy, świetnych bohaterów i że się nie będę denerwować przy czytaniu czy słuchaniu tych książek, ale no zobaczymy, jak to będzie w 2018. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco z filmikami, to oczywiście subskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was na moje media społecznościowe, Instagram, Facebook, tam na pewno więcej się dzieje. Dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku. Bye, bye.